Cześć, witajcie w kolejnej odbudowie. Dzisiaj odbudujemy sobie Atletico Madryt. Atletico Madryt to jest taka odbudowa, która właśnie zainspirowana tym, co się w rzeczywistości wydarzyło. Mianowicie właśnie Atletico przegrało z Porto 2-1, a w tym samym momencie Leverkusen zremisował z Club Bridge 0-0, co oczywiście ostatecznie oznaczało, że Leverkusen i Atletico skończyli mając tyle samo punktów, ale przez, się nie mylę, bezpośredni bilans. Bezpośrednie znaczy starcie między tymi drużynami, czyli remis i zwycięstwo Leverkusen, to Leverkusen ostatecznie właśnie awansowało do Ligi Europy, a Atletico Madryt będzie bez żadnych rozgrywek europejskich. Jest to na pewno wielka, wielka wtopa, patrząc na to, co zrobił Diego Simeone. I myślę, że właśnie to też tak mnie zainspirowało do tego, że Atletico jako nigdy nie było taką drużyną do odbudowy. Nigdy ich nie odbudowałem, no bo jednak zawsze w miarę robili to, co można tak powiedzieć mieli robić. Zawsze spełniali te oczekiwania, czyli w miarę zawsze awansowywali do tej fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Czy tam kończy w 1/8, czy czasami potrafili dojść nawet do samego finału, jak w 2016 i 2014, gdzie Real ostatecznie z niej wygrywał. No blisko byli bardzo, a w sumie obydwu byli blisko. W 2014 w dojrzałym czasie gry już im Real właśnie zremisował mecz i potem w dogrywce wygrali, a za to w 2016 dopiero w karnych przegrali. No ale właśnie Atletico w miarę spełniało to oczekiwania. Tak samo w lidze. Wiadomo było, że jednak no, w lidze zawsze uznaje się, że Real i Barcelona to są te lepsze zespoły, ale jednak Atletico po przestrzeni ostatnich 10 lat chyba dwa razy mi się wydaje, że właśnie wygrali ligę, gdzie oceniałem, że w 2021. Więc w miarę właśnie to szło jakoś. Wiadomo było, że za każdym razem zawsze było to marzenie kibiców Atletico, żeby wygrać w końcu tą Ligę Mistrzów. No ale i tak nie można było się jakoś mega przyczepiać do Diego Simeone. A w tym roku myślę, że to już jest coś, co powinno się zdarzyć, czyli coś, co powinno czekać właśnie Atletico Madryt, czyli zmiana trenera. I my dzisiaj właśnie zmienimy. Dzisiaj właśnie już nie Diego Simeone będzie trenerem. Więc zobaczymy właśnie, czy damy radę coś zmienić. Myślę, że na pewno damy radę coś zmienić oczywiście. I myślę, że właśnie damy radę wygrać z Atletico Madryt w końcu Ligę Mistrzów, na którą tak właśnie długo czekał już Atletico. Wydawało mi się naprawdę, że w tym sezonie oni przynajmniej w tej Lidze Europy będą. Ale mnie naprawdę to zdziwiło, że oni ceniarzem właśnie, że tym Porto jednak nie zgarnęli ani jednego punktu. Bo im wystarczył punkt i wtedy jakby właśnie... Wtedy jakby właśnie zgarnęli ten jeden punkt przynajmniej, no to wtedy by oczywiście już awansowali przynajmniej tej Ligi Europy, a ostatecznie właśnie przegrali 2-1. No a dzięki temu przynajmniej właśnie największy pozytyw tego Señoras y señores. Największy pozytyw tego to jest właśnie to, że mogę ich odbudować teraz. Jeśli chodzi o trenera, wziąłem właśnie Tomasa Tuchela. Możliwe, że najlepszy obecnie trener, jeden z na pewno z najlepszych do wzięcia, który oczywiście nie ma żadnego klubu jeszcze. Podobny w sumie bym powiedział szczerze, charakter ma do Diego Simeone. Tak naprawdę nerwowy, bardzo nerwowy i żywiołowy gość. Naprawdę podobni dość według mnie są właśnie charakter, jeśli chodzi o charakter zachowania. Tak wygląda nasza jedenastka. Felix to jest gracz, którego chcę oczywiście do końca zachować tutaj. Mamy Moratę tutaj, mamy De Paul, Rodrigo. Mamy Kondogbie, nie mamy takich młodych graczy, mamy Koke, który ma tylko ma 30 lat Koke, a on ma najwięcej już występów w barwach Atletico. To mnie zdziwiło. Myślałem, że Koke ma tak 34 co najmniej. Carrasco, Llorente to jest gracz dobry, którego bym... A nie, już ma 27 lat, też gracz, którego się spodziewałem, że jest troszkę młodszy. No a tak to u nas wygląda. Myślę, że Griezmann ostatecznie się pójdzie na atak. Z Felixa by się przydało po prostu, żeby napastnika, żeby nie miał tego minus 3 koło siebie. Lemar... W sumie... Kondopia, ile ma? 29. Myślę, że jednak może zróbmy to w taki sposób. Ile ma tu? Jimenez za Witzela. I za Reinildo Felipe, choć Felipe ma 33 lata, Hermoso 27, to jednak Hermoso może dodajmy. Mamy tu jeszcze Joaquina Correa. No ogólnie nie gryźmy, tylko mamy tutaj dużo znaczy napastników i tak nie wiem, czy nie będzie trzeba sprzedać kogoś. Kunie bym zostawił, bo jest jeszcze młody stosunkowo. Anker Korea też, no Morata myślę, że jest na wypadzie, Morata myślę, że będzie do sprzedaży. Tutaj Saul, Reguilon, niezbyt się tutaj łapie u nas. Oczywiście jeszcze i tak coś pozmieniamy, transferów nie będziemy wiadomo robić, bo jednak Atletico dopiero będzie mogło normalnie oczywiście robić transfery w styczniu, więc teraz właśnie poszukam kogoś, kogo będzie może trzeba właśnie, żeby tutaj zamienić i widzimy się teraz już w styczniu. Mamy już tutaj luty i mamy wszystkie transfery też zrobione, od tego oczywiście zacznijmy.
Najpierw tak, wypożyczono sobie Iturbę na pół roku do Genk, chyba na pół roku, jeśli się nie mylę, bo oczywiście wszystkie te transfery od 1 stycznia jakby są, można to powiedzieć, oficjalne, już wiadome. Sprzedaliśmy Felipe do Tottenhamu za 18 milionów, teraz już jest wart 11. Wiedziałem dobrze, że właśnie Felipe już idzie mu overall w dół, nie było sensu go trzymać, więc go właśnie postanowiłem sprzedać. Morata, jego też sprzedaliśmy, mówiłem już o tym właśnie, że mamy wystarczająco napastników. Postanowiłem sprzedać Morata za 36 milionów, udało się go sprzedać do Bayernu. I nasz wielki zakup, zakup Milana Skriniara, któremu się kontrakt akurat kończył właśnie. Kupiliśmy go za 73,5 miliona i jest naszym nowym środkowym obrońcą. Wypożyczyliśmy też jeszcze Martina na pół roku do Anderlechtu i tak wyglądają nasze transfery. Jeszcze tutaj mamy 85 milionów, ale nie ukrywam, że nie wiedziałem na co szczerze je wydać, bo myślę sobie tak, a tak mamy wystarczająco dobry. Niestety Griezmann doznał poważnej kontuzji i on już pauzuje od początku tamtego sezonu. Coś tam nie pamiętam, złamał coś, już nie pamiętam właśnie co, ale 7 miesięcy aż wypadł. Mamy właśnie tutaj Akorę i Felixa. Jeśli Korea będzie, nie będzie szedł na tyle w górę, to mamy tutaj Kunię, więc atak mamy bardzo dobry. Carrasco myślę, że jest wystarczająco dobry. Llorente też, patrząc, że jeszcze on ma 28 lat. Lemar jest na pewno wystarczająco dobry. Rodrigo de Paul, Koga są solidni, na pewno Skriniar jest dobry. Oblak jest bardzo dobry. Jimenez, Savic, to jest naprawdę bardzo solidny zespół, więc postanowiłem, że nie ma co tutaj jakoś bardzo wydawać tych pieniędzy, najwyżej jeśli nie wygrałem w tym roku Ligi Mistrzów, bo możliwe, że to nie wygrałem, bo też nie czuję się, że jesteśmy wielkimi faworytami, ale jeśli nie wygrałem właśnie w tym roku Ligi Mistrzów, to oczywiście w następnym zrobimy wystarczające transfery, żeby być jeszcze lepsi. Jak na razie po 22 kolejkach tyle samo punktów mamy co Real Madryt, 51 punktów, jesteśmy obecni tak na pierwszym miejscu przez pewnie bilans bramkowy zakładam. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tutaj udało nam się wyjść z grupy, nie tak jak właśnie w rzeczywistości, tutaj przed Leverkusen, przed Porto i Club Brugge. W 1/8 spotkam się ze Sportingiem, więc to ciekawe będzie spotkanie na pewno. Myślę, że właśnie nie możemy narzekać, że mamy jakoś trudno, bo myślę, że to jest jednak szczerze jeden na pewno z łatwiejszych rywali możliwy właśnie w tej fazie pucharowej. I widzimy się teraz właśnie w rewanżowym spotkaniu ze Sportingiem. I przed nami rewanżowe spotkanie ze Sportingiem. W pierwszym meczu wygraliśmy 2-1. Rewanżowe spotkanie mamy na Stadio Metropolitano. Skład jest podstawowy, więc wszystko. Co tutaj mamy? Masz za mało dostępnych piłkarzy. Zaraz to sprawdzę, o co tutaj chodzi. Nie rozumiem czemu niby. Dobrze, no dobra. Dajmy na przykład Witsela. Tak nie może być. No, może być, więc nie wiem w czym problem, że gra właśnie automatycznie nie dała na przykład Witsela tam. No ale dobra, mniejsza z tym. Zaczynamy. Sporting gra na czarno, my gramy na czerwono. Szybkie teraz przejęcie piłki. Thomas Lemar, Felix, João Felix i chyba jakąś podcinką, bo to naprawdę bardzo dziwne jak ta piłka leciała i dziwne, że stamtąd trafił w taki właśnie sposób, że ta piłka jak wolno leciała, więc to chyba właśnie taką podcinką tu trafił. No i to jest właśnie świetna improwizacja w wykonaniu właśnie naszego napastnika João Felixa. Rożny teraz dla Sportingu. Felix próbuje podać do Korei, ale nie udało się jednak niestety ich skontrować po raz kolejny. Carrasco, teraz Koke, Carrasco, De Paul. Blisko było tego podania, żeby było celne do Korei. I Angel Correa miałby właśnie szansę na swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Skriniar zgarnia tę piłkę. João Felix, De Paul do Llorente. Teraz jeszcze próbował tutaj właśnie podać Lemar do Felixa. Nie udało się jednak. Znowu przejmujemy piłkę. Angel Correa. Angel Correa, Felix, jeszcze nie, już niestety nie ma piłki, szkoda. Było blisko, że Felix strzelił właśnie trzecią drugą bramkę, by mielibyśmy już wprowadzenie takie naprawdę fajne. Wychodzi teraz po piłkę Oblak, a niestety szybko tracimy znowu. Dobre przejęcie, po raz kolejny Skriniar dobrze sobie naprawdę dzisiaj radzi w obronie, świetnie sobie radzi. Llorente, Correa wycofuje do tyłu. Lemar, teraz Koke, Koke, jeszcze Lemar, Koke, jeszcze ma piłkę, De Paul, Koke, strzela, ale koło bramki, nie koło bramki, znaczy tylko bramkarz broni, nie wybija koło bramki oczywiście, będzie, nie będzie nagrożnego, koniec pierwszej połowy, pora zacząć drugą połowę, wygląda to jak na razie dobrze, prowadzimy, jesteśmy lepszym zespołem, więc wszystko wygląda na to, że no po prostu idzie wszystko bardzo dobrze, tak jak chcieliśmy. Felix, nie będzie bramki, ale jeszcze De Paul, jeszcze Korea, Korea, tak, Korea trafia ostatecznie. Było troszkę tego zamieszania, ale ostatecznie właśnie udało się trafić i mamy już prowadzenie 4-1, a 2-0 w tym meczu.
Widzę, że właśnie są zawodnicy do zmiany. Jeśli byśmy strzeli na 3-0, to myślę, że przeszedłbym już tak do wyniku. Ale teraz Sporting z groźną akcją. Dobry blok jednego z naszych obrońcy. Jeden z naszych obrońców właśnie to zrobił. Tylko nie widziałem, który. Korea do Llorente. Korea. Mamy piłkę. Korea, Felix. Llorente. Llorente, Lemar. Prawie. Ale możemy zrobić, myślę, że zmiany. Między innymi właśnie Korea niech zejdzie za Kunię. Myślę, że może Saul tutaj, bo on potrafi grać na lewej pomocy. Za Skriniara Reinildo, tak to zrobimy jak na razie. Kondogbia może za Lemara. I jeszcze mamy jedną zmianę, Molina. Molina za Llorente, tak to możemy zrobić. Myślę, że już mamy na tyle pewny wynik, że się nie boję zrobić tych zmian. Felix, może jeszcze właśnie strzelimy kolejną bramkę. Korea, ale wchodzi pierwszy po piłkę Adan, nie wiem. Były gracz chyba też Atletico i Realu. On był byłym rezerwowym bramkarzem i Realu i Atletico, jeśli się nie mylę. Mało zagrałem ci gracze, bo NFC tutaj nie ma zbytnio okazji, choć teraz może być. Jednak nie będzie. Teraz będzie okazja, więc teraz wchodzą ci gracze, pięciu graczy, którzy dostają swoją szansę na ostatnie minuty tego spotkania. João Felix. I będzie strzał i będzie bramka. Mateusz Cunha wykorzystuje od razu swą okazję. No gdyby miał 84 overalla, nie wiem naprawdę, czy bym nie, jednak nie przydałoby się go wrzucić do składu. Nie wiem właśnie, czy on, czy Angel Correa. Ciężko mi powiedzieć, kto powinien być obok Felixa. Wybijamy piłkę, więc jeszcze też zachowa Atletico czyste konto, więc świetny ten drugi mecz. 3-0 wygrywamy, 5-1 w dwóch meczu i jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. I przed nami rewanżowe spotkanie z Borussią Dortmund. W pierwszym meczu wygraliśmy 3-2, więc po raz kolejny gramy na Stadio Metropolitano, to naprawdę w tym rewanżowym spotkaniu prowadząc, i obyśmy też po raz kolejny na Stadio Metropolitano wywalczyli awans do kolejnej rundy, czyli w tym wypadku do półfinału oczywiście Ligi Mistrzów. Skład mamy podstawowy, Griezmann też wrócił, choć Griezmann obecnie się nawet na ławkę nie łapie, więc... Ale jest po prostu właśnie Griezmann, choć właśnie na ławkę się nie łapie zbytnio. No bo już Kunia właśnie ma 83 overalla, teraz mogło być groźnie, bo chyba Brandt, bo blisko właśnie był strzelania bramki pierwszej dla Borussii w tym meczu. I to na pewno nie byłby taki początek właśnie, którego bym chciał. Ale teraz możemy właśnie skontrować. Korea, świetny przerzut do Carrasco. Yannick Carrasco stracił teraz niestety łatwo piłkę. Dobra kontra, teraz może się udać nam. Tego właśnie musimy tak szybko. Dobrze, Korea. Angel Correa, Felix. Nie wiem, czy potrzebnie Felix oddał tą piłkę. Teraz jeszcze przyciskamy Kobela. Mamy piłkę. Mamy piłkę. Teraz Llorente do Korei i broni Kobel. Będzie rożny. Jeszcze mam piłkę. Nie, ta już jest niestety strata. Borussia Dortmund teraz. A dobrze, tam od razu Skriniar doszedł do gracza Borussii. I właśnie dobrze tam krył go i ta piłka tam naprawdę właśnie wyszła sobie potem. I teraz Oblak zaczął od bramki. I strzał, i teraz niestety bramka. Daniel Malen na 1-0 i Borussia Dortmund wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu, więc to jest na pewno start nie taki, jakiego chciałem. Felix, Angel Correa, chyba że teraz możemy mi odpowiedzieć. Jeszcze Koke próbował. Jeszcze niestety nie ma tutaj więcej, nie mamy nic więcej do zrobienia. Niestety, jak po pierwszej połowie, znaczy przegrywamy, oby nie na koniec meczu. Aby jednak udało się ostatecznie to spotkanie wygrać. Zaczyna Borussia. I była dobra okazja dla Adeyemiego, ale broni Oblak. Rożny. Wybijamy piłkę, ale dalej Borussia zgarnie. Borussia przy piłce. Teraz szansa na kontrę. João Felix. Lekka kontuzja Felix. No dobra, ale idziemy dalej. Gramy dalej. Póki może grać, to jeszcze... Korea i to jest bramka. Angel Correa, 59 minuta, 1-1, pięknie. Felix jest kontuzjowany, ale na szczęście to jest lekka kontuzja, więc liczę, że może nawet jeszcze rozbiega w tym meczu tą kontuzję i nie będzie już miał kontuzji. Dobrze broni Oblak. I teraz rzut rożny. Rzut rożny teraz i będzie teraz kolejna szansa. Kolejna szansa teraz właśnie już dla właśnie Borussii, rożny kolejny.
Jeszcze 20 minut, oby się udało to wygrać, oby nie było dogrywki, bo jednak w tej dogrywce my jesteśmy zmęczeni. Angel Correa, to była ta szansa, żeby strzelić bramkę. Kwadrans do końca jeszcze. Jeszcze kwadrans do końca, jeszcze mam piłkę znowu. I strzał, i jest bramka. Lemar, Thomas Lemar na 2 do 1. 78 minuta, 10 minut do końca tego spotkania i my wychodzimy na prowadzenie. Nie chcę robić zmian szczerze, bo chcę zostawić ten skład podstawowy, bo w tym składzie podstawowym mamy największą szansę, ale Daniel Malen na 2 do 2. I wydaje się to prawie pewne, że będziemy musieli niestety przejść do dogrywki. To jeszcze teraz ostatnia możliwa, że akcja nasza. Felix. Jeszcze piłkę. Jeszcze Lemar. Thomas Lemar na 3 do 2. Na 3 do 2. Ja nie wiem, jakim cudem on to jeszcze zmieścił. Ale Thomas Lemar na 3 do 2. I to jest. To była bramka, która dała nam awans. Jeszcze Koke, co za ta bramka zza pola karnego. Nie wiem, co Atletico tu w ostatnim minutach zrobiło, ale to było niesamowite. Lemar zdecydowanie bohaterem naszego zespołu w tym meczu i widzimy się już w półfinale Ligi Mistrzów. I przed nami rewanżowe spotkanie z Napoli. W pierwszym meczu zremisowaliśmy i będziemy grali też na wyjeździe, więc kompletnie jest inaczej niż w poprzednich meczach, bo tak to w poprzednich meczach prowadziliśmy po pierwszym spotkaniu i graliśmy u siebie. Więc teraz jest troszkę inny scenariusz, ale i tak liczę, że scenariusz końcowy będzie taki sam jak przedtem, czyli oczywiście zwycięstwo i awans. Jeśli awansujemy do finału, to będzie trzecia odbudowa z rzędu, w której w pierwszym sezonie udało się awansować do właśnie finału. W dwóch tych jednak nie udało się wygrać, więc możemy też tutaj mogę przełamać właśnie taką moją małą passę, że trochę taką złą, że właśnie pomimo, że awansowywaliśmy dwie odbudowy z rzędu do właśnie finału Ligi Mistrzów w pierwszym sezonie, to 2 razy w tych sezonach pierwszych przegrywałem. Angel Correa, ta piłka świetnie była podawana, ale niestety nie dał rady już Correa zmieścić w bramce. Napoli kontruje. Strzelają, ale właśnie zablokowałem przez jednego z naszych graczy. Dobra, piłka teraz do Lemara, Lemar do Felixa, Lemar, słupek. W poprzednim meczu właśnie on z Borussią nas uratował, teraz niestety słupek. Correa, jeszcze może Felix. Jeszcze teraz Lemar, ale nie trafia. Martinez, świetnie broni się, nie wiem, który to jest, czy Emiliano to jest Martinez, czy kto? Chyba tak. Ale świetnie dzisiaj broni, niestety. Przejęcie piłki. Pora teraz na kontrę. Carrasco, Carrasco, świetnie, Carrasco, Correa, strata piłki, ale Rodrigo de Paul znowu zgarnął tą piłkę i Thomas Lemar, nie mogę nawet tutaj wreszcie mówić, bo to jest tak szybko, tu się wszystko dzieje, że to jest niesamowite. Thomas Lemar na 1 do 0, 401 chyba to była minuta. No zdecydowanie Thomas Lemar jest naszym największym bohaterem fazy pucharowej, bym powiedział. Choć nie wiem w sumie, jak się w tych pierwszych meczach to wyglądało. Może tak powiedzmy, że jest bohaterem rewanżowych spotkań w fazie pucharowej. I możliwe, że właśnie dzisiaj na przykład da nam właśnie teraz awans do finału po tej bramce, bo może już więcej bramek nie będzie w tym meczu, kto wie. Biorę w ciemno, żeby nie było już więcej oczywiście bramek, bo oczywiście będziemy mieli awans wtedy. Correa będzie chyba teraz rożny, jest rożny. I jeszcze strzał i bramkę trafia Angel Correa. Może on właśnie w poprzednich meczach tutaj dużo nie trafił, ale za to teraz trafia bramkę, która jest bardzo, bardzo ważna. Thomas Lemar. Myślałem, że to trafi, znam właśnie jakiej formie ostatnio jest Thomas Lemar. Jeszcze mam piłkę. Felix 3-0. João Felix na 3-0, 60 minuta. Wydaje się, że będziemy po raz trzeci z rzędu. Najpierw Sevilla. Udało się z nimi właśnie w pierwszym sezonie awansować do finału Ligi Mistrzów. Tam przegraliśmy. Potem udało się z Juventus awansować w pierwszym sezonie do finału Ligi Mistrzów. Tam też przegraliśmy. My w tym sezonie jesteśmy właśnie po raz kolejny w pierwszym sezonie, ale czuję naprawdę, że możemy to wygrać. Nieważne kogo nam dadzą, czuję, że możemy to wygrać, bo po prostu Atletico myślę, że właśnie już od początku, dlatego to już mówiłem w styczniu, że nawet nie widziałem tutaj kogo by tu zastąpić, nie widziałem, pomimo że miałem 85 milionów, po prostu czułem, że ten zespół jest naprawdę na tyle dobry, że może już to damy radę nawet zrobić. Nie czułem szczerze, że jednak uda się to zrobić, żeby dojść do finału, ale wiedziałem, że taka na pewno jest opcja, bo Atletico po prostu overallowo, ogólnie właśnie to był na tyle mocny zespół, żeby mógł spokojnie awansować i udało się to zrobić. Bo jednak to są ostatnie już minuty, a my dalej prowadzimy 3 do 0. Strata teraz Korei, ale to nie jest ważne.
Ostatnia akcja Napoli. Bramki nie ma, choć uderzał właśnie Elmas, ale bramki nie ma. A w tym momencie kończymy? Czy jeszcze nie kończymy? Teraz kończymy. Wygrywamy to spotkanie 3 do 0, 5 do 2 w dwóch meczu i jesteśmy w finale Ligi Mistrzów. I przed nami już finał Ligi Mistrzów. Będziemy tutaj grać z PSG. Z tego co mi się wydaje, jeszcze nie grałem z nimi w finale. Choć oczywiście na pewno będzie to ciężki mecz, no bo jednak PSG z Mbappe, Neymarem, Messi na przodzie to na pewno będzie nic prostego do zatrzymania, zwłaszcza właśnie Mbappe i jego prędkość. Najpierw zobaczmy, jak poradziliśmy sobie w innych rozgrywkach. La Liga, tutaj drugie miejsce, 3 punkty za Realem. Ostatecznie jednak Real w tym sezonie był lepszy, głównie przez nasze remisy, bo mieliśmy mniej porażek. Najmniej w sumie w całej lidze mieliśmy porażek. No a nic, i te wszystkie nie możemy mieć, możemy tak powiedzieć. Jeśli chodzi o Puchar Hiszpanii, tutaj odpadliśmy w półfinale dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe Sevilla, więc to szkoda. No a i tak w finale oni wygrali, więc po prostu przegraliśmy z najlepszą drużyną. Liga Mistrzów wiadomo, oczywiście, że będziemy grali teraz w Perze. Tak wygląda nasza jedenastka na to spotkanie. I pora zobaczyć, kto naszym najlepszym strzelcem. Nie widzę jeszcze tutaj, ale zgaduję, że był nim Felix, a najlepszym asystentem Carrasco, tak zgaduję. Najlepszym strzelcem był Carrasco, a najlepszym asystentem był Thomas Lemar, 18 aż asyst. Świetny sezon. Carrasco 37 bramek, 7 asyst. Nasz duet napastników świetnie się też spisał. 26 bramek, 11 asyst Felixa, 24 bramki i 9 asyst Korei. Najlepszym asystentem właśnie Thomas Lemar, 18 asyst, 14 bramek, niesamowity w jego wykonaniu sezon. Koke 5 bramek, 4 asysty, Llorente 9 bramek, 4 asysty, Oblak aż 3 asysty też miał, to też ciekawe. Skriniar 3 asysty. Dwie bramki, dwie asysty Molina, jedna bramka, dwie asysty Saulio. Lino widzę, że dobrze sobie poradził na wypożyczeniu. Rodrigo de Paul, 3 bramki na asysta. Cunha też 10 bramek. Bardzo dobra statystyki dwóch graczy. Właśnie bardziej się wyróżnia przez to, że double-double wykręcili, ale też no ogólnie ta czwórka. Ta czwórka naprawdę była niesamowita. I pora powoli przychodzi do tego meczu. Fajnie byłoby właśnie już nie przegrać trzeci sezon z rzędu w finale. Mbappe, Kitike, Sarabia, Ruiz, Verratti, Sanchez, Mendes, Marquinhos, Araujo, Hakimi, Donnarumma. No to jest bardzo ciekawe. Nie ma ani Neymara, ani Messiego. Dziwne naprawdę. Po części ja się cieszę, choć ten Mbappe. Po co oni jeszcze go tak wyrzucili naprzód? Nie rozumiem tego trochę szczerze. Tak dziwnie ta drużyna jest skonstruowana. Sarabia tak niby jest SPO, ale tak bardziej na bok. Kitike jest tak normalnie, a Mbappe jest tak wysoko. Dziwne troszeczkę dla mnie. Te niektóre rzeczy co się tutaj dzieją, ale mniejszy z tym. Jeśli wygramy, to mnie to nie będzie interesować, będzie ciężko na pewno. Gram oczywiście na tym stadionie w Turcji. Tak jak zawsze się gra w pierwszym sezonie. Milan Skriniar, czyli nasz nowy gracz, widzę, że przypadł do gustu kibicom Atletico, bo on jest właśnie na tifo zrobionym przez nich. Mamy, myślę, właśnie taki w miarę wystarczająco dobry skład, żeby na pewno realnie myślał o tym, że możemy wygrać ten finał Ligi Mistrzów. Trofeum widzę jest tutaj. Przez chwilę myślałem, że nie ma to trofeum. Co ciekawe, takie same mamy i my, i oni wstążki, więc wstążki na pewno zostaną takie same właśnie. Tylko zobaczymy, kto podniesie to trofeum. Oby to był Koke, nasz kapitan. I pora powoli zaczynać. Zaczynamy finał Ligi Mistrzów. PSG kontra Atletico Madryt. Thomas Lemar, nasz najlepszy asystent przy piłce. Udało się to wymierzyć? Nie udało jednak. Tak właśnie czekałem, komu by to podać. Ostatecznie udało się tak wymierzyć do Carrasco, nie do Carrasco, tylko do Korei. Piłka, niestety bramki nie ma. Jeszcze Jimenez. Dobrze się tutaj ustawił, niestety Renato Sanchez. Mamy piłkę. Felix, nie, to do Korei piłka poszła. Pomimo, że zdawałem do Felixa, dobra. Mbappe, coś czego się właśnie najbardziej obawiam. Ale świetnie też Savić, choć jednak jeszcze niestety właśnie urwał się Mbappe. Sanchez, ale to załadował. Ależ to było naprawdę mocne, mocne trafienie. Pod poprzeczkę załadował to z taką siłą, że się nie dziwię, że Oblak nie wybronił tego. Aż zobaczę jeszcze raz właśnie naprawdę, bo to było tak huknął z tej nogi, że naprawdę... No niesamowite, to było naprawdę niesamowite uderzenie, co trzeba przyznać. Niestety szybko strzelałem. Samobój jednak to jest przypisane Oblakowi. No dziwne trochę.
No niby się od niego tam odbiło. Chyba i potem w poprzeczkę. Savić faulował. Miękki według mnie bardzo faul. No niestety. Mbappé chyba nie będzie strzelał. Będzie strzelał, ale to jest... To jest niemożliwe było, żeby trafił. Podaję do Koke. Korea. Nie udało się niestety. Musimy, nie zmusimy do Narumy, znaczy do błędu. João Felix. Próba z zewniaczka. Ładnie by to wyglądało, jakby trafił. Ale niestety na łapie piłkę nie obrak tylko do Naruma. Rodrigo De Paul tutaj walczy o piłkę. Świetnie też Skriniar. Tam był faulowany właśnie. No dobrze, że to jako jeszcze sędzia wrócił. To jest rzut, karta zdecydowanie do Mbappe. To było piękne, aby się udało go wykluczyć z tego meczu, ale żeby on zdobył drugą żółtą kartkę, to będzie to bardzo ciężkie. Świetnie, to podanie do Koke znaczy. I teraz świetne podanie do Llorente. Świetnie to zobaczył Koke. Llorente był tutaj właśnie wolny. I Marcos Llorente wyrównuje w 24 minucie. Dobra, to była naprawdę dobra akcja. Koke, który właśnie tutaj bałem się, bo on nie jest za szybki. Ale właśnie zauważyłem kątem oka Llorente, który był kompletnie tutaj wolny. Świetna piłka. I Donnarumma nawet nie mógł praktycznie bramce, żeby to mógł obronić. Świetnie, teraz wyrównujemy. Świetne pytanie teraz od Felixa do Korei. Angel Correa, bramki nie będzie, ale to jest dobry strzał. Świetnie, Korea znowu, ale jednak niestety out będzie dla PSG, ale pokazujemy im od początku, że my tutaj naprawdę chcemy i jesteśmy bardzo ambitni, żeby właśnie ten mecz wygrać i bardzo chcemy, żeby wygrać ten finał w końcu, choć PSG też chce, bo na pewno w końcu chcą wygrać tą Ligę Mistrzów, więc to jest właśnie taki finał, który naprawdę jest z dwóch drużyn, które tak bardzo na pewno chcą wygrać tą Ligę Mistrzów, jak praktycznie, no na przykład takie drużyny, myślę, że jak Arsenal na pewno by chciały też mieć już wygraną, mieć naprawdę też Ligi Mistrzów w swoim CV, można tak powiedzieć. Thomas Lemar zwykle asystuje, ale tym razem strzela bramkę. 1 do 2 prowadzimy. Thomas Lemar strzela bramkę. No właśnie tak mówiłem, zwykle to on asystuje, ale tym razem za to strzela. To była dobra akcja, dobrze się udało skontrować ich. Tu właśnie piłka świetna od Korei. W dobrym momencie Thomas Lemar świetnie wymierzył i trafia. Jest 2 do 1, pięknie. Może w końcu się uda właśnie przerwać tą złą passę, bo dwa mecze z rzędu właśnie, dwie odbudowy z rzędu. Najpierw Sevilla, potem Juventus. Byłem w finale Ligi Mistrzów już w pierwszym tej sezonie, tak samo jak z Atletico, ale w obydwu meczach przegrałem. Więc liczę, że tutaj właśnie już przełamę tą złą passę. Świetnie tutaj. Carrasco nie dał się Hakimiemu. Koke, podajmy do Felixa, bo Koke nie jest najszybszym graczem. Ciężko tutaj będzie właśnie, dlatego tak czułem, że będzie ciężko od początku. Niepotrzebnie my się tak wyszliśmy. Sanchez. Carrasco świetnie, tylko jeszcze właśnie dobrze. Rodrigo De Paul, jeszcze od razu podamy do Felixa, niestety piłki nie mamy już. Świetny blok, Skriniara, Llorente i to będzie koniec tej pierwszej połowy. Tak, kończymy pierwszą połowę, prowadzimy. Źle się zaczynało, bo przegrywaliśmy 1 do 0, ale jest 2 do 1. I teraz to my prowadzimy po pierwszej połowie i jest naprawdę świetnie. Pora tylko to dotrzymać w drugiej połowie. Gramy naprawdę dobrze, dlatego też myślę, że możemy jeszcze tu strzelić przynajmniej trzecią bramkę, jedną właśnie tu. Thomas Lemar z łatwością zgarnie piłkę. Llorente i oddałem do Lemara. Spalony już niestety, właśnie za późno troszkę to podałem właśnie do Korei. Marquinhos na krótko do Mendesa. Czy Mendes? Nie pamiętam, chyba Mendes, Nuno Mendes.
świetnie Savić. Niestety jeszcze wślizg i będzie to oczywiście dla PSG ten wślizg. Dobrze, że nie trafił właśnie. Niedobrze nie trafił za bardzo. Też tutaj było blisko, żeby Jimenez sprokurował karnego właśnie. Świetnie Jimenez po raz kolejny. Rodrigo de Paul. Niestety ta piłka przeszła Mbappe. Świetna interwencja. Oblak. Świetnie. Jan Oblak. To była naprawdę dobra jego interwencja i ważna. Tomas Lemar. Podanie do Carrasco. Nie udało się niestety. No musimy teraz wracać właśnie. Mbappe. Ekitike cały czas przy piłce. Strzał prosto na szczęście w Oblaka. Nie mamy co się śpieszyć. Teraz właśnie powolutku. Llorente od razu podam do Lemara. Angel Correa dostanie piłkę. Tutaj właśnie Tomas Lemar wchodzi fajnie. Właśnie zauważyłem to. Tylko teraz właśnie by się przydało do kogoś znowu. Na spokojnie Tomas. Rodrigo de Paul. Strzał. Był to słaby strzał. Nie ukrywam, że właśnie chciałem spróbować dołożyć kolejną asystę Lemarowi i właśnie przy okazji spróbować taki strzał z daleka. Niestety się nie udało to tym razem. Hakimi, Verratti, Mbappe. Messi jest teraz. Mbappe strzela, Mbappe trafia. Czułem, że jak Mbappe odda strzał, to on trafi, no bo jednak on jest no na tyle dobrym graczem, że po prostu tak to musiało się skończyć. Niestety 2-2. Messi widzę, że się pojawił właśnie. Też nie dziwię się. Dziwne właśnie, że w ogóle go nie było od początku. Llorente. Podanie do Korei. Widziałem od początku właśnie Korea robił taki dobry ruch pod tą piłkę, ale tutaj niestety to nie udało się zrobić. Dobrze, nie udało się trafić, ale naprawdę to było dobre. To było widoczne właśnie Korea, jak się ruszał właśnie po tą piłkę. Dobra, jeszcze Felix garnie piłkę. Będzie to ciężkie, dlatego właśnie od razu schodziłem już tutaj. Tak nie udało się utrzymać posiadane piłki. Savić. Dobrze, że jest pierwszy przy piłce i wybijam na aut. Zmiana Ekitike schodzi. Neymar wszedł, więc no teraz w końcu można tak powiedzieć. Czemu nie wiem czemu nie mogłem właśnie karny. Nie mogłem tym graczem, który był przy Neymarze, klikałem L1, żeby przejść do tego gracza i nie mogłem dojść do tego gracza, żebym właśnie Mbappe. Nie trafia Mbappe. Jest ważna interwencja Oblaka. Pięknie. Nie ma bramki dla Mbappe. Jest daje remis 2-2. Messi niestety jeszcze dał radę tutaj podać. Neymar odda strzał. Oblak broni. Jeszcze zgarnijmy tą piłkę. Lemar. Jednak niestety tutaj strata. Messi. To była niestety bardzo dobra akcja w jego wykonaniu. Zmieniam Molina, niech wejdzie. Dobra, czemu nie? I może jeszcze niech Kunia wejdzie za Koreę. Dobra, niech Kunia wejdzie za Koreę. Trzeba coś próbować zmieniać. Takie zmiany zrobię właśnie, spróbuję coś, aby to się zmieniło coś. Molina. Powalczy jeszcze, niestety się nie udało. Ale teraz Kunia był bliski, żeby się właśnie utrzymał. Jakby się utrzymał na dłużej przy piłce, to by naprawdę byłoby dobre. Szybko jeszcze piłka właśnie tutaj. Molina. Kunia znowu, nie znowu w sensie, że on to zrobił przedtem. Bo oczywiście dopiero co się pojawił na boisku, ale to jest tak często, jak tego nie lubię. Jak właśnie mi się gracz pokaże. Pokaże mi się właśnie gracz, ale w ostatniej chwili. Strzał, nie miał ramki jeszcze Molina. Co ty Molina zrobiłeś? Jakim cudem mógł tak źle trafić?
Mbappe nie trafia, ale to i tak nie jest ważne. Niestety przegramy to. Szkoda naprawdę, bo to wydawało mi się, że już to zrobimy. Byłem pewny właśnie, że damy radę to zrobić. Jeszcze trafił we mnie. No dobra, nieważne. Koniec niestety tego meczu. Naprawdę byłem pewny, jak już prowadziliśmy 2 do 1, że to dowieziemy, ale potem wszystko zaczęło się sypać w tej drugiej połowie. No i po raz kolejny niestety trzeci mecz. Trzeci, znaczy odbudowa z rzędu się nie kończy oczywiście, ale potoczyła się w taki sposób, że byliśmy w pierwszym sezonie w finale Ligi Mistrzów, ale trzeci raz z rzędu właśnie przegraliśmy. Jakoś nie możemy tego wygrać w tym pierwszym meczu, ale też na dobre to jest, że w Sewilli właśnie i w Juventusie na kolejny sezon już znowu byłem w finale i znowu wygrałem. Więc liczę też, że tutaj właśnie, bo myślę, że musimy być w następnym sezonie w finale Ligi Mistrzów. Mamy na tyle dobry zespół, że jeszcze właśnie kogoś pewnie dodam, więc na pewno myślę, że będziemy w następnym sezonie w finale. Obyśmy przynajmniej byli w tym finale i wtedy mam nadzieję, że oczywiście, że wygramy. Pora teraz już przejść do września. I mamy już wrzesień, wszystkie transfery zrobione i wiedziałem od początku, że trzeba zrobić dobre transfery. Dlatego najpierw zakupiliśmy Marquinhosa za 96 milionów. Prosto oczywiście z PSG, z którymi przegraliśmy w ostatnim sezonie właśnie w finale Ligi Mistrzów i teraz zgarnęliśmy ich jednego z lepszych graczy i pewnie zgaduję, że najlepszego obrońcę, czy właśnie Marquinhosa. Wypożyczyliśmy Simon do Celty Vigo. Wszystkie oczywiście wypożyczenia są na rok. Mini został wypożyczony do Gent. Manu Sanchez został sprzedany za 25,5 miliona. Obocznie nam obrońcy właśnie nie są w ogóle potrzebni, bo gramy na środkowych obrońców, więc po prostu Manu Sanchez nie byłby nam potrzebny i go postanowiłem sprzedać, żeby właśnie móc w 100% dopiąć te transfery, które chciałem zrobić. Wypożyczyłem Lino do Interu i Turbę do Sassuolo, Marcosa Paulo do Aston Villa. Sprzedaliśmy Kondogbie do akurat PSG za 40 milionów, więc to może by tak powiedzieć, po części mała wymiana, tylko po to, żeby kupić Rodriego, który oczywiście wraca do nas, bo Manchester City kupił Rodriego z Atletico, też warto pamiętać. Kupiliśmy go za 134,5 miliona aż, ale myślę, że było warto. Przez to nasza pomoc jest jeszcze mocniejsza, nasza obrona jest jeszcze mocniejsza i nasza cała jedenastka jest po prostu bardzo, bardzo mocna. Jak w poprzednim sezonie doszliśmy do finału, może nie bez żadnych problemów, a jak doszliśmy w poprzednim sezonie do finału, to w tym musimy to na pewno powtórzyć i w tym mam nadzieję, że też wygramy oczywiście. Jak na razie po trzech kolejkach 7 punktów, więc w miarę dobry start. Jeszcze zobaczmy, z kim będziemy w grupie w Lidze Mistrzów. I w grupie będziemy z Lipskiem, Napoli, Dynamo Kijów. Napoli z nami grało w półfinale Ligi Mistrzów, więc to też ciekawe, że takiego ciężkiego mamy rywala w grupie, ale też Lipsk nie będzie łatwy. Dynamo Kijów może sprawić niespodziankę, więc na pewno bym nie mógł powiedzieć, że grupa jest jakaś łatwa, ale jednak jeśli chcemy wygrać Ligę Mistrzów, to musimy taką grupę wygrać, albo ewentualnie oczywiście skończyć na tym drugim miejscu. Widzimy się teraz już w połowie sezonu. I mamy już luty, połowa sezonu za nami i jak na razie jesteśmy na miejscu pierwszym. I mamy dość fajną przewagę, bo mamy przewagę 8 punktów nad drugą Barceloną. Real Madrid, który w poprzednim sezonie wygrał ligę oczywiście, w tym sezonie mają 39 punktów i wydaje się, że nie powinien sprawić problemów w walce. Wydaje się, że innych mamy rywali właśnie w tym roku, m.in. właśnie Barcelonę. Pora zobaczyć, jak poradziliśmy sobie w Lidze Mistrzów. Tutaj skończyliśmy na miejscu pierwszym w grupie. Tyle samo punktów mieliśmy co Lipsk, po 12. Na trzecim miejscu Napoli, 7 punktów i na ostatnim miejscu Dynamo Kijów z 4 punktami. W 1/8 spotkamy się z Marsylią, więc no powiem szczerze, ani to nie jest łatwe, ani ciężkie. Rywal taki pośrodku bym powiedział, no ale myślę i mam nadzieję, że powinniśmy bez problemu sobie z nim poradzić. Tak wygląda nasza jedenastka, nic się oczywiście tutaj nie zmieniło. Jeśli chodzi o transfery, były parę wypożyczeń, historię transferów, przejdźmy od samego początku. Riquelme, wszystkie wypożyczenia zostały na pół roku tylko wypożyczone, wszyscy ci gracze po prostu zostali na pół roku wypożyczeni. Mojejos potem został wypożyczony do Newcastle i niestety coś, co jest no niezbyt fajne, no bo Savic odszedł za darmo, ale z wszystkich klubów na świecie wybrał Real Madryt, więc bardzo dziwne i niezrozumiałe według mnie zachowanie Savicia. Bo jednak, no nie mogłem właśnie nim przedłużyć kontraktu, bo nie chciał przedłużyć, ale z wszystkich klubów naprawdę wybrał Real, to jest, no według mnie nie przypadek. Bustos też został nasz junior wypożyczony do Fenerbahce, więc tak to wygląda świetne transfery. I widzimy się już w rewanżowym spotkaniu z Marsylią. I przed nami rewanżowe spotkanie z Marsylią. W pierwszym meczu zremisowaliśmy 1-1, więc to naprawdę nie taki wynik na pewno jaki chciałem. Ale mam nadzieję, że u siebie na stadium Metropolitano damy radę jednak to spotkanie wygrać i ostatecznie to my awansujemy, no bo jednak to byłaby na pewno wielka wtopa, jeśli byśmy odpadli już w 1/8, ale nie chce mi się myśleć nawet, że to jest możliwe.
Mam nadzieję, że oczywiście pewnie awansujemy ostatecznie do ćwierćfinału. My zaczynamy to spotkanie, my oczywiście gramy na czerwono, Marsylia gra na niebiesko, na błękitnie, dokładnie, na błękitny taki kolor dokładnie. Korea, to była świetna okazja, tylko za późno się zdecydował strzelać. Żółta kartka dla Marquinhosa, niebezpiecznie, że tak wcześnie dostaje żółtą kartkę na zasięg obrońców. Słupek, tym razem było słychać słupek, na szczęście nie ma bramki dla Marsylii. No ale nie najlepiej się to zaczęło jednak, tak szczerze. Felix do Carrasco, Carrasco, Felix i jeszcze do Korei, jeszcze Korea. Mamy duże szczęście tutaj, trzeba przyznać, że Paulo Lopez, nie wiem jakim cudem, tą piłkę po prostu aby wybił prosto pod nogi Korei właśnie. Bardzo dziwna akcja, ale najważniejsze, że mamy bramkę. To się najbardziej liczy. Teraz kolejna szansa, teraz właśnie potrzebne, bo podałem do Felixa. Jeszcze teraz strzał i bramka. Druga bramka Korei w przeciągu nie wiem ilu. 10 maksymalnie minut, nawet mniej myślę. I bardzo szybko właśnie mamy już znowu takie fajne prowadzenie dwubramkowe. I idziemy dalej. Teraz jeszcze Korea. Nie będzie hat-tricka jak na razie. Jeszcze może później dopiero. Marsylia. Patrząc na ich skład, to chyba nie mają nikogo z naszych byłych graczy. Teraz świetna interwencja Blacka. Marsylia przy piłce, będą znowu strzelać. Nie będą, Marquinhos świetnie broni. Dobrze, teraz Felix. Teraz Felix, jeszcze Llorente. Llorente próbował to podać, właśnie podał do Rodrigo de Paul, ale jednak pierwszy był gracz Marsylii przy piłce. Rodrigo de Paul jednak nie jest przy piłce. Zabierał piłkę Camaldin. Teraz Marsylia będzie, chyba nie będzie mogła. Czy będzie mogła zrobić tę akcję? Będzie mogła zrobić jeszcze jedną akcję. I kończymy tą pierwszą połowę. Dokładnie 5 minut, 5 minut, tak, w dokładnie 5 minut Korea strzelił dwie bramki, dzięki którym mamy prowadzenie 2-0 po pierwszej połowie i my jesteśmy oczywiście na obecną chwilę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a to się oczywiście jeszcze może wszystko zmienić. No tu na przykład właśnie pierwsza okazja była dla Marsylii w tej drugiej połowie. Na szczęście bramki nie ma. Rodri do De Paula, Korea, Angel Korea i też hat-trick. Angel Korea w 54 minucie strzela swoją trzecią bramkę i ma hat-trick. Oczywiście nie ma co już się tutaj łudzić, kto jest naszym bohaterem. Nie chcę się kto zastanawiać, kto jest naszym właśnie bohaterem w tym meczu i kto prawdopodobnie nam zapewni awans do ćwierćfinału. Mówię prawdopodobnie, bo jeszcze nie mamy tego awansu, ale musiałby się jakiś wielki cud zdarzyć, żeby Marsylia tutaj awansowała. Marquinhos, Korea traci piłkę, Llorente odzyskuje. Marcos i Llorente traci, on znowu piłkę teraz. Nikt u nas nie jest zbytnio zmęczony przesadnie, więc nie będę myślę, że robił. Albo dobra, zrobimy 5 zmian. Klasycznie Cunha za Felixa, Lodi za Llorente, Saul za Rodriego i jeszcze na pewno bym chciał Savicia za Marquinhosa, żeby nie był zawieszony. I niech Koke jeszcze może wejdzie za Lemara. Takie zmiany zrobimy. Czemu nie w sumie? Teraz jeszcze piłkę do Felixa. João Felix. João Felix 4-0. Nie ma co tutaj dłużej czekać. Przechodzimy do wyniku. Tomas strzelił bramkę taką na pocieszenie łez, można tak powiedzieć, na podtarcie nawet łez Marsylii. 4-1 ostatecznie wygrywałem bez problemu u siebie, 5-2 w dwumeczu i awansowaliśmy w tym momencie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. I przed nami rewanżowe starcie z Manchesterem United. W pierwszym meczu u siebie wygraliśmy 2-1. Predators na rewanżowe spotkanie z Manchesterem. Tym razem oczywiście wygramy właśnie na Old Trafford. A i tak mam nadzieję, że damy radę awansować do półfinału. Na razie do półfinału, a potem oczywiście do finału. Patrząc na United, to mają pozmieniać skład, mają Frimpong'a, mają Bastoniego, mają Valverde, mają Maddisona, Szoboszlaja. Naprawdę się troszkę się tam pozmieniało. My gramy na ten taki żółty, taki złoty trochę może kolor, a Manchester gra na czerwono. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, jednak teraz zabieramy piłkę. Graczem właśnie Manchesteru. Teraz szansa na kontratak. Korea, Angel Korea, jeszcze teraz świetnie podałem do Llorente, Marcos Llorente, jeszcze strzał i bramka Rodrigo de Paul, chyba środkowość odbiła, ale to nie jest ważne, Rodrigo de Paul na 1-0 i mamy szybkie prowadzenie na Old Trafford, bardzo dobry start. Llorente, Llorente, Korea, jednak podanie celne. Ronaldo traci teraz piłkę, jednak Portugalczyk. Teraz ma piłkę Korea. Straciliśmy niestety i ma piłkę Manchester znowu. Kontra w 30 minucie teraz wykonania Manchesteru, ale szybkie przejęcie piłki. Świetne podanie do Llorente. Llorente. Llorente faulowany czy nie?
Jednak nie, rzut rożny. Bramki nie będzie, choć jeszcze. Jeszcze strzał i jest bramka. Rodri, który zna Manchester United dobrze, bo grał kilka lat w Manchesterze City i teraz trafia właśnie. Nie wiem, czy w rzeczywistości trafił kiedykolwiek przeciwko Manchesteru United, nie pamiętam, ale teraz trafia na pewno. A tu było blisko i Lemar, nasz środek pomocy dzisiaj wymiata, bo Paul, Rodrigo de Paul strzelił, Rodri strzelił i jeszcze Lemar prawie był strzelenia bramki, blisko strzelenia bramki, więc naprawdę na środek pomocy dzisiaj gra na wysokim poziomie. Ronaldo strzał i niestety bramkę Fede. No Fede też, jak już mówiłem o tym, jak Rodri umie strzelać, to tak samo Fede też. On na pewno strzelił bramkę, nawet w tym sezonie strzelił z Atletico, w tym zwycięstwie 2-1, tą drugą bramkę strzelił. Więc no on też wie, jak strzelać niestety Atletico i to pokazał. Zaczyna Manchester United drugą połowę. Dobre przejęcie Correa do Felixa. To może być fajna kontra, ale Felix niestety też dość szybko stracił piłkę. Jimenez dobrze. Tylko właśnie, tego się obawiałem. Za szybko straciliśmy. Ronaldo na szczęście tutaj nic nie zrobił dobrego. Llorente, teraz to może być dobra kontra. Correa, Angel Correa. Jeszcze teraz Carrasco nad bramką. Rożny. Odbiło się od kogoś widocznie, to jak właśnie jest rożny. Jeszcze będziemy mieli piłkę. Carrasco. Jeszcze teraz bramki nie ma, ale jeszcze jest cały czas groźnie. Teraz wydaje się, że już jest troszkę bezpieczniej dla Manchester United, ale szybko właśnie tutaj Skriniar doskoczył. Mamy piłkę. Jeszcze Felix. Żał Felix. 3-1. Pięknie. O to chodzi. I prawdopodobnie, myślę, że zrobimy, możemy już robić zmiany standardowo. Właśnie parę rzeczy pozmieniamy. Rodri jest zmęczony. Savić za Jimeneza i jeszcze Saul za Lemar. Takie zrobimy zmiany przy najbliższej okazji. Kwadrans do końca. Mamy 3 bramki przewagi. Strzał, ale łapie bez problemu nasz kapitan Jan Oblak. Angel Correa, Felix, Felix, Correa. Świetne podanie, 4-1. Nie ma co znowu tracić czas, tak samo jak z Marsylią. Tak też się skończyło, 4-1 wygrywamy, 6-2 w meczu. I bez problemów udało nam się pokonać Manchester United. I jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów. I przed nami rewanżowe spotkanie. I z kim? Z PSG. Mamy PSG nie w finale, a wcześniej, bo w półfinale. I możemy się właśnie zrewanżować PSG za finał z poprzedniego sezonu. W pierwszym meczu u nich właśnie w Parku Książąt zremisowaliśmy 2-2, teraz pora na mecz u siebie na Stadio Metropolitano. Troszkę mamy podmęczonych graczy, nie ma niestety Rodriego, który wypadł z powodu kontuzji i możliwe niestety też, że w tym sezonie, chyba nawet właśnie w tym sezonie już go nie zobaczymy w grze. A spróbujmy to wygrać i jest bramka Tomasa Lemara, 7 minuta i jest 1-0. Świetnie, jeśli to wygramy, to jest z dedykacją na pewno dla Rodriego właśnie, który obecnie jest kontuzjowany. Obyśmy to wygrali, bo właśnie też tym bardziej za ten rewanż z poprzedniego sezonu. Na razie to dobrze wygląda. Llorente, Llorente, Correa, Felix strzela daleka, ale jednak broni Donnarumma. Rożny. Jeszcze Correa niepotrzebnie, myślę, że tu się troszkę zabawił. Jeszcze mamy piłkę, tak. Naprawdę czego tutaj bałem się właśnie. Correa, bramki nie będzie. Jeszcze Llorente przyciska tutaj z Felixem. Nie popełnili błędu jednak, gracze PSG. Strzał na szczęście nad bramką, bo był bliski Vitinha strzenia. Troszkę ich skład się różni od tego z poprzedniego sezonu. Między innymi Marquinhosa nie ma, który oczywiście już grał u nas, spalą to ewidentnie. No ale jakiegoś składu złego nie mają. No głównie najważniejsze mają Mbappe oczywiście na ataku. Hakimi. Będzie ktoś strzelał, strzelał teraz Carlos Soler, który jest kapitanem, co ciekawe PSG. Mbappe, Mbappe próba podać, ale na szczęście niecelnie. Angel Correa. Uciekaj teraz, powoli uciekaj, uciekaj, no, uciekł tutaj Lemar. Thomas Lemar, jeszcze Koke, niestety koło bramki, nasi gracze są dość zmęczeni. Dobrze, że ta pierwsza połowa będzie się powoli kończyła. I będzie się kończyła prowadzeniem naszym. Jeszcze może powiększymy to prowadzenie, Rożny. Jeszcze możemy powiększyć prowadzenie. Nie powiększymy jednak. Koniec pierwszej połowy. 1-0 jak dla nas. Dla nas jak na razie. Po bardzo szybkiej, wczesnej bramce właśnie Tomasa Lemara. Dobry przelot do Llorente. Llorente.
te jeszcze niestety za dużo trochę myślę podań tam było w środku pola. I PSG z pierwszą okazją. Carlos Soler jeszcze mam piłkę, strzał, broni. Oblak jeszcze tutaj. Kolejny raz może, że broni. Neymar wchodzi, czyli tak samo jak w finale Ligi Mistrzów. Neymar z ławki wchodzi. Mówiłem, że też Messi. Choć Messi myślę, że overallowo, nie wiem, czy mu po pierwsze gra w PSG, może zakończył karierę. Albo może są lepsi rezerwowi w sumie. Teraz będzie okazja, Yannick Carrasco, 2-0, 65 minuta, Yannick Carrasco daje nam już teraz dwubramkową przewagę, nie tylko w tym meczu, ale też oczywiście co najważniejsze w dwóch meczu i jesteśmy blisko tego finału po raz drugi, jesteśmy blisko właśnie finału Ligi Mistrzów, drugi rok z rzędu, tylko musimy to teraz dotrzymać, Llorente, tracimy piłkę, Mbappé. Może być groźnie, ale Oblak broni po raz kolejny. 12 minut. No jeśli teraz nie strzelą, no wydaje się naprawdę już prawie niemożliwe, żeby oni to mogli jeszcze wrócić. Llorente. 5 minut ostatnich. Llorente wycofany do tyłu. Nie udało się. Koke z Lemarem, jakby to się udało, tam ta właśnie ta akcja dwójka to była bramka. Mbappé. Mbappé już, oni chyba wiedzą, oni wiedzą na pewno, że już nic nie mogą zrobić. Strata piłki, co oznacza, że w tym momencie wygrywamy 2-0, 4-2 w meczu i po raz drugi z rzędu meldujemy się w finale Ligi Mistrzów. I przed nami teraz finał Ligi Mistrzów, tutaj będziemy grali z Lipskiem, więc ciekawy nam się rywal trafił, jednak szczerze, patrząc na to, jak w ostatnich odbudowach z jakimi drużynami mierzyliśmy się, to nie ukrywam, że jednak czuję, że może to nie być aż takie wielkie wyzwanie, choć na pewno też bez powodu tutaj nie są. Oni pokonali akurat Liverpool. No ale jakoś powiem szczerze, czuję się na pewno pewniej niż jak rok temu zobaczyłem właśnie PSG. Wygraliśmy też ligę i to w bardzo przekonywujący sposób, bo brakło nam jednego zwycięstwa i mielibyśmy 100 punktów. Dokładnie mieliśmy 97. Real Madrid, który wygrał w poprzedniej stronie, na 5. miejscu skończył. Więc oni mieli dość gorszy sezon, jeśli chodzi o Super Puchar Hiszpanii. Przegraliśmy w finale z Realem Madryt 2-0, chyba w tamtym roku, jeśli nie mieli, wygraliśmy, chyba tak właśnie, bo Copa de España, tutaj nie byliśmy w finale, my odpaliliśmy dość wcześnie w 1/8 z Villarrealem. Villarreal potem ostatecznie wygrał, czyli właśnie dwa razy przegraliśmy w pucharach, ale dwa razy przegraliśmy ze zwycięzcami późniejszymi, więc myślę, że jak sezon bym powiedział udany. Tak wygląda nasza jedenastka, niestety też, nie wiem czy o tym, chyba o tym mówiłem, że Rodri doznał kontuzji, bo on chyba na ostatnim meczu rewanżowym, z kim my graliśmy? Z PSG graliśmy w rewanżu ostatnio w półfinale, to już chyba wtedy go nie było i niestety go nie będzie na ten mecz, szkoda bardzo, on jeszcze niestety półtorej miesiąca nie będzie grał, szkoda naprawdę właśnie, bo po to go oczywiście kupiłem, żeby u nas był, a niestety właśnie nie zagra. Najlepszym strzelcem u nas chyba, nie pokaże się właśnie, ale zgaduję, że będzie Felix, a najlepszym strzelcem, a najlepszym asystentem Lemar to jest bezpieczna opcja, ale pójdźmy w Carrasco może? Najlepszy strzelec Felix Carrasco, najlepszy asystent, tak zgaduję. Najlepszym strzelcem był Felix, a najlepszym asystentem był Depol i Felix. Lemar 10, Carrasco 9. Dobra, jeszcze raz tutaj wrócamy. Dwóch zawodników wykręciło double-double, Felix i Rodrigo Depol. No to Rodrigo Depol nie ukrywam, że mnie troszkę zdziwił. Felix 37 bramek, 12 asyst. Korea razem z nim stworzył dobry, bardzo duet, 22 bramki, 9 asyst. 18 bramek, 9 asyst Carrasco, 18 bramek, 3 asysty z ławki głównie, choć na pewno parę razy tam zagrał w podstawowym składzie Mateusz Cunha. Rodrigo Depol, tam mówiłem, 11 bramek, 12 asyst. Llorente po 7 bramek i asyst. Lemar 7 bramek, 12 asyst. Rodri 6 bramek trafił w tym sezonie. Skriniar 3 bramki, 2 asysty. Lodi z ławki 2 bramki, 1 asysta. No i tak to tutaj wyglądało. No i pora zaczynać. Drugi finał Ligi Mistrzów z rzędu. Gramy na San Siro. Borja Iglesias, Werner, Kroos, Berardi, Leimer, Schlager, Raum, Wartel. No troszkę pozmieniało się, ale też nie jest jakiś według mnie niesamowity skład, szczerze. Ja bym chciał wyjść jednak w innych strojach. Wiadomo, że to my jesteśmy jakby... wiadomo, że to my niby nie jesteśmy gospodarzem, no ale jednak odbudowę, że Atletico, ja chcę w podstawowych strojach wygrać i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dobra, więc
pora przechodzi do tego meczu. Nie ma co więcej tutaj przedłużać. Chyba te scenki mi się nigdy nie znudzą, tak szczerze, naprawdę są bardzo, bardzo zawsze fajne i takie dobry klimat dają właśnie. Jesteśmy drugi rok rzędu w finale Ligi Mistrzów, w trzeciej odbudowie też z rzędu, więc no, ostatnio tak cały czas jest i mam nadzieję, że też trzeci raz w odbudowie, trzeci raz rzędu w odbudowie za drugim razem wygrałem właśnie Ligę Mistrzów. I że tym razem, oby nie było właśnie, że pierwszy raz przegramy dwa finały Ligi Mistrzów w odbudowie. Jak na razie tylko przegrywaliśmy maksymalnie właśnie jeden. I pora zaczynać. Atletico kontra RB Lipsk. RB Lipsk dopiero co właśnie troszkę jednak ta odbudowa wleci właśnie później niż na początku się szczerze spodziewałem. Za ten czas Atletico zremisował z Espaniolem między innymi, więc kolejna strata punktów i kolejny raz no według mnie to przekonuje, że powinien być według mnie właśnie zwolniony już właśnie trener Atletico Rodrigo de Paul jeszcze uderzył. Jeszcze Korona uderzy. Spalony? Był ostatecznie? Nie, wolny. Aha, dobra, tam był ktoś z naszych zawodników faulowany. Janik Carrasco. I jest bramka też. Nie wiem jak, ale Rodrigo de Paul się po prostu niesamowicie ustawił tam. Choć też naprawdę miał trochę szczęścia, to też nie można ukrywać. Ale jest bramka, dość niespodziewanie, jest bramka w 6 minucie. Te rzuty wolne naprawdę są w tej grze zdecydowanie właśnie lepsze, łatwiejsze trafienie. Było blisko tutaj i byśmy strzelali słupek za 13 i właśnie świetnie Rodrigo de Paul zostawił tutaj Limer, jeśli my, tak, to jest Limer, zostawił w ogóle krycie właśnie i tutaj spojenie praktycznie i prosto przyjął jeszcze właśnie Rodrigo de Paul. Ja praktycznie właśnie na początku nie wiedziałem, co się stało, właśnie słupek jest i potem jeszcze piłka jest właśnie przy moim graczu, tak późno już zauważyłem, ale i tak praktycznie Rodrigo de Paul już wszedł właśnie z piłką do bramki. Mamy 1-0, świetny start, świetny start. Diego Simeone, tak jak właśnie kontynuowałem, powinien być naprawdę według mnie zwolniony. Nie dziwię się, że właśnie to nie jest takie szybkie, no bo jednak gość już, nie wiem ile, z 10 lat ponad trenuje Atletico, no więc wiadomo, że to na pewno jest ciężka decyzja do podjęcia, no ale myślę, że coraz bardziej, no coraz bardziej właśnie wydaje się, że to jest ta najlepsza opcja, bo jednak w lidze też coraz gorzej idzie, tracą punkty co chwila w miarę. No według mnie właśnie to już jest taki moment, w którym trzeba naprawdę sobie tak powiedzieć szczerze, że chyba to już po prostu się, chyba się to nie opłaca już i chyba trzeba zrobić jakieś zmiany i zobaczymy, czy takie zmiany właśnie się wydarzą. RB Leipzig też, jeśli chodzi o losowanie właśnie Ligi Mistrzów, dopiero co było, jak ja to nagrywam, i właśnie wylosowali Manchester City, szanse są według mnie bardzo małe, ale nigdy nie są zerowe oczywiście. Choć oczywiście, jeśli bym musiał postawić pieniądze na wszystkie na to, kto wygrał, to na pewno bym na Manchester City, ależ teraz to zrobili świetnie. To była piękna prawie asysta Iglesiasa. Pięknie podał do Wernera. Kroos wrócił właśnie, widzę, że do właśnie Ligi Niemieckiej. Grał kiedyś w Bayernie, teraz w Lipsku pewnie zakończy karierę. Jeszcze Kroos. Świetnie Oblak, jeszcze wybijmy tą piłkę. Dobra, jeszcze mam piłkę znowu. Gracze Lipska. Strzał, teraz jest to bramka. Ciężko, bo tam właśnie robiłem co mogłem, praktycznie robiłem co mogłem, ruszałem się tymi zawodnikami, żeby jakkolwiek przeszkadzać, ale niestety jest bramka i jest 1-0 prowadzenie. Nie 1-0, tak, 1-1 zapomniałem o naszej bramce. Wycofaj do tyłu. Rodrigo de Paul, jeszcze podamy tutaj. Janik Carrasco, niestety szybciej musi troszkę pójść. Korea, szybko, uderz. Korea nie trafił, nie wierzę, naprawdę. Taka świetna okazja. Carrasco tak przejął dobrze piłkę. A nie udało się tak tego wykorzystać. Llorente. João Felix. Felix. Koło bramki. No nie wierzę, że kolejny raz marnujemy taką dobrą okazję. Szkoda, naprawdę szkoda.
bo nie chcę, żeby było coś takiego, że właśnie my będziemy marnować takie fajne okazje, a potem Atletico sobie zrobi jakąś dobrą jedną akcję i trafią. Podanie do Korei to miało być, a nie było oczywiście, tylko do Felixa poszła piłka. Spalony. Jeszcze podanie do Felixa, Felix do Korei. Korea strzela, póki właśnie jeszcze miał piłkę i rożny będzie. Karaskę z rożnego, zbyt głęboko. Szkoda, że nie udało się tutaj właśnie przechwycić jakoś tej piłki w jakikolwiek sposób. Henriks, nie wiem dokładnie jak to przeczytać. Marquinhos próbuje przejąć tą piłkę, strzał przyblokowany. I teraz jeszcze szansa na kontrę w ostatniej chwili, jeszcze chciałem podać, a już za późno, bo niestety Werner. Niestety, szkoda, że Oblak nie podchodził pod tą piłkę. Za późno już to właśnie kliknąłem i niestety jest 2-1. Felix przyblokowany, to podanie na szybko. Jeszcze powalczmy. Llorente, tylko właśnie teraz, żeby ktoś się pokazał. No właśnie, nikt się nie pokazuje tak na tyle dobrze. Koniec pierwszej połowy, 2-1. Przegrywamy. No nie fajnie, naprawdę, bo po tej bramce wczesnej, takiej szybkiej właśnie, wydawało mi się, że ten mecz naprawdę będzie dobrze nam się ułoży. No ale zaczynamy drugą połowę. Mamy całe 45 minut, przynajmniej na bramkę jedną, żeby w najgorszym wypadku doprowadzić przynajmniej do dogrywki oczywiście. Może nie w najgorszym wypadku, tylko przynajmniej, żeby doprowadzić do dogrywki. Llorente. Strzał przyblokowany i jeszcze mam piłkę. Czy nie był spalony? Nie był spalony. Teraz już się to nie udało niestety. Świetnie Marquinhos, ale ta piłka, jak ja nie lubię tego, jak ona właśnie zawsze, ta piłka praktycznie musi jeszcze spaść pod nogi komputera. Tu mieliśmy dużo szczęścia. Z tym właśnie jedną akcją strzeliśmy bramkę, rożny będzie. Jimenez, ważna interwencja, wybij Carrasco. Oczywiście, że nie zdążył. Przyblokowany. Co, spalony? Spalony serdecznie. Naprawdę, mam bardzo często takie wrażenie, bo oni mieli praktycznie klej właśnie w nogach, czy ma jakiś magnes, a piłka właśnie tak przyciągała tylko się do nich butu, bo po prostu takim często, w tym polu karnym zwłaszcza, im się coś właśnie takiego jakby włącza, że no nie da się im zabrać tej piłki. Naprawdę ciężkie jest to mega. Tak w środku pola jeszcze jakoś, to tak wśród, tak właśnie jak już są w polu karnym, to jest naprawdę to mega wielkie wyzwanie. Carrasco był pierwszy i właśnie szybko od razu podają do Rodrigo de Paula. Rodrigo de Paul, nie ma tutaj z wielu opcji niestety. Może tutaj właśnie podają do Korei. Korea jest 2-2, pięknie. Udało się w końcu właśnie długo, Rodrigo de Paul musiał czekać, a udało mu się w końcu znaleźć akurat właśnie Angela Correa, który trafił na 2-2. Mamy po raz kolejny remis w tym spotkaniu. Bardzo potrzebowaliśmy tej bramki, bo też mamy jeszcze czas na zwycięstwo. Myślę, że nie będę robił jak na razie żadnych zmian. Świetnie, Marcos Llorente. Jeszcze Correa do Felixa. João Felix musi oddać strzał, oddał strzał i jest 3-2 i pięknie. W tak bardzo łatwy sposób pokazujemy, że zrobiliśmy to i mamy znowu prowadzenie. W końcu jest prowadzenie znowu. Czasami nie potrafi nie iść właśnie przez cały mecz, a potem nagle dwie akcje wystarczą i już mamy w taki sposób od nowa prowadzenie. Ale trzeba oddać Lipskowi, że naprawdę jest ciężkim wyzwaniem. Na pewno jeszcze sprawa nie jest zakończona, na pewno jeszcze zwycięstwa nie mamy. Świetny Skriniar.
Też dobrze, że tutaj bez błędu. Carrasco. Nie udało się niestety, ta piłka nie przeszła do Felixa. Świetnie teraz. Koke to chyba był. Świetnie, Rodrigo de Paul. Podaję do Felixa. Carrasco znowu. Lemar. Niestety już za blisko tutaj podszedł Gulashi. Marquinhos, to była kluczowa interwencja teraz. Felix. Potrzebuję tutaj kogoś właśnie. Takie podanie naprzód, no bo czemu zawsze właśnie nie rozumiem tego? Tak często tutaj ciężko znaleźć kogokolwiek. Nikt nie robi takich właśnie ruchów dobrych. Na szczęście tutaj podają do nikogo. Świetne podanie, Lemar. Jeszcze Korea powalczył ile mógł praktycznie, ale nie ma niestety akcji kolejnej dla nas. Ja się przestraszyłem naprawdę Oblaka co robi, bo widocznie na tyle był pewny właśnie, że nie trafi, bo bałem się jaki sposób on broni, jak praktycznie w sumie bardziej jak nie broni, bo normalnie właśnie na piłkę przecia on żadnego nie zrobił takiego ruchu. Felix, Carrasco. Felix. Jeszcze coś próbowałem po prostu właśnie podać, jakkolwiek. Llorente. No i w ostatniej chwili zabrali właśnie piłkę. No szczerze nie ukryłem, że specjalnie celowałem, żeby go tu sfaulować, żeby zatrzymać właśnie grę. Nie mamy kartki też czerwonej, upiekło nam się. I to jest koniec. Wygrywamy Ligę Mistrzów. Atletico Madryt po raz pierwszy w swojej historii wygrywa Ligę Mistrzów. Było ciężko, naprawdę. Nie ukrywam, że spodziewałem się troszkę łatwiejszego meczu z Lipskiem, ale pokazali, dlaczego oni tutaj byli w finale i że zasłużyli, żeby być w finale Ligi Mistrzów. Na szczęście ostatecznie właśnie te dwie akcje takie w małym odstępie dały nam najpierw remis i ostatecznie potem zwycięstwo i to my możemy teraz świętować wygranie Ligi Mistrzów. Takie wstążki powiem, nie wiem, jakoś mi się... No w sumie niby nie czerwony i niebieski są takie najbardziej dominujące kolory. No nie wiem, jakoś takie te wstążki, nie wiem, ten odcień może po prostu tego koloru jakoś... No nie wiem, jakoś te wstążki mi niezbyt pasują, ale mniejsza z tym. Jan Oblak, nasz kapitan, nasz świetny bramkarz, podnosi oczywiście to trofeum. Oblak już oczywiście też jest spory kawał czasu oczywiście w Atletico Madryt. Długo oczywiście kibice Atletico czekali na to, na ten moment, żeby można było właśnie cieszyć się ze zwycięstwa. Byli już raz bardzo, bardzo blisko, gdzie właśnie już w 92 minucie, 48 dokładnie sekundzie chyba, Sergio Ramos strzelił bramkę, która doprowadziła do dogrywki w 2014 roku. I tam ostatecznie w dogrywce jednak się kompletnie Atletico rozjechało i przegrali 4-1 ostatecznie. No i potem oczywiście w 2016 też byli bardzo bliscy wygrania. Kiedy to właśnie w 2016 po karnych dopiero Real Madryt pokonał właśnie Atletico. I oficjalnie Atletico Madryt zwycięzcami Ligi Mistrzów. Ciekawa bardzo podróż, oczywiście po raz kolejny. Drużyna, którą pierwszy raz, tak jak mówiłem, właśnie odbudowałem. Nigdy nie odbudowywałem ich czy w FIFA 20. 21 czy 22, nie wiem kiedy dokładnie zacząłem, ale mniejsza z tym, nigdy po prostu ich nie odbudowałem i właśnie teraz była w końcu taka naprawdę dobra okazja. Udało się ostatecznie to zrobić w miarę szybko, bo też to jest, no to trzeba na to spojrzeć, Atletico ma dużo graczy utalentowanych, tylko po prostu myślę właśnie, że trzeba
nowego trenera, żeby jakoś lepiej tym właśnie oczywiście ostatecznie zarządzać. Oczywiście, jeśli film Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli oczywiście też taki koncept filmu Wam się podoba, możecie zostawić też subskrypcję. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia już oczywiście w kolejnej odbudowie. Cześć!